Morawy to historyczna kraina we wschodniej części Republiki Czeskiej, której obszar pokrywa się z obszarem zlewni rzeki Morawy. Na północy granicy tej krainy strzeże grzbiet Sudetów Wschodnich z dumnym pradziadem, najwyższym szczytem Moraw. Od wschodu ograniczają ją krapackie pasma Jaworników i Białych Karpat, a od południa obniżenie południowo-morawskie, na zachodzie zaś wyżyna czesko-morawska. Morawy są naszym zdaniem mocno niedocenione wśród polskich turystów, którzy często bezwiednie przejeżdżają tędy w drodze do Wiednia lub na wakacje do Chorwacji. Stoją dumnie w cieniu Pragi, kojarząc się raczej z prowincją. A niedocenienie ich to poważny błąd, gdyż oferują nam całą masę możliwości zwiedzania, ciekawego spędzania wolnego czasu oraz aktywnej formy wypoczynku. Pierwszym dowodem na to jest fakt, że większość zabytków w Republice Czeskiej, które znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, znajduje się właśnie na Morawach. W poprzednim odcinku widzieliście już część z nich. Zespół zamkowo-ogrodowy w mieście Telcz czy kompleks lednicko Waldycki. Tym razem zajrzymy do Trebicza oraz pokażemy Wam historyczne centrum miasta Telcz z pięknymi kamienicami. Morawy przyciągają urokiem niezwykle klimatycznych, leniwych miast i miasteczek. Odwiedzimy więc Mikulów i Znojmo. Obecnie są także jednym z najpopularniejszych regionów do uprawiania turystyki rowerowej, gdyż wytyczono tutaj ponad 1200 km szlaków rowerowych. No i ostatni, choć nie mniej ważny z koronnych argumentów, by odwiedzić Morawy. Niezwykle malownicze tereny, gdzie produkuje się ponad 95% czeskich win, nazywane czeską Toskanią, zachęcają nas do poznawania winiarskiego raju, gdzie tradycja uprawy winorośli pielęgnuje się tu już od czasów starożytnych. Wino na Morawach zawsze smakuje wyjątkowo i znakomicie. Więc nalejcie sobie lampkę i przenieście się z nami do tej niezwykłej krainy, która znajduje się zaledwie rzut beretem od granicy z Polską. W tym odcinku skupimy się na południu Moraw. Zapraszamy! Trebicz to niewielkie miasto, bo liczące sobie niecałe 40 tysięcy mieszkańców, ale za to bardzo stare. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z 1101 roku, a prawa miejskie dostało już w połowie XIV wieku, więc dość dawno temu. Jest to jedno z 12 czeskich miast wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, a właściwie jego historyczna część, bo zobaczyć tutaj możemy to, co za mną, czyli zamek i klasztor benedyktyński, starą dzielnicę żydowską, która jest przepięknie zachowana, i największy w Czechach rynek, do którego też Was zabierzemy. Dominującym obiektem tego pięknego, zabytkowego miasta jest renesansowy zamek przekształcony z pierwotnego klasztoru benedyktynów, położony w północno-zachodniej części Trzebicza nad lewym brzegiem rzeki Ichlawy. W 2018 roku zamek Trzebicz został wpisany na listę UNESCO jako część zespołu cennych zabytków miasta. Na szczególną uwagę zasługuje romańsko-gotycka bazylika świętego Prokopa. Kompleks dzielnicy żydowskiej i bazyliki to unikatowy przykład bliskiego współżycia kultury chrześcijańskiej i żydowskiej od średniowiecza aż do XX wieku. Wspomniana wcześniej dzielnica żydowska rozciąga się pomiędzy wzgórzem, które się nazywa Hradek, a rzeką, która się nazywa Igława po polsku, a Ichlawa po czesku. Dzielnica żydowska, za mną stary ratusz żydowski z XVII wieku. Takie maleństwo. Przednia synagoga, którą widzicie za mną, została wybudowana w gotyckim stylu w 1639 roku. Natomiast ten wygląd, który możemy widzieć dzisiaj, taki neogotycki, został nadany jej dopiero w 1856. W zasadzie wcześniej ona też była wyższa, natomiast musiała zostać obniżona, ponieważ psuła hrabinie Wallenstein widok z jej komnaty. No wiecie, kto Boga temu zabroni. W drodze z dzielnicy żydowskiej na żydowski cmentarz, który znajduje się po drugiej stronie wzgórza Hradek, przechodzimy przez park, a w nim też znajdujemy basztę, znaczy właściwie basztę, kawałek trochę kamieni, które kiedyś stanowiły basztę, ale też przepiękny punkt widokowy, z którego widać Ichlawę, prawy brzeg, gdzie znajduje się rynek, a także na lewy brzeg Trzebicza, który właśnie jest ta dzielnica żydowska z widokiem na zamek. Kirkut w Trzebiczu to miejsce, które warto odwiedzić. Jak każdy cmentarz ma bardzo
ciekawą atmosferę. Jest to jeden z największych w Europie żydowskich cmentarzy. Zawiera tutaj ponad 10 tysięcy pochówków i ponad 3 tysiące kamiennych macew, czyli tych żydowskich nagrobków. Najstarszy tutaj odkryty nagrobek pochodzi z 1625 roku, więc prawie 400 lat. Wstęp na cmentarz jest darmowy i w większości czasu letniego jest czynny od 9 czy od 8 do 20. Natomiast najkrótszy czas działania w lutym od 9 do 16. Rynek Starego Miasta, czyli Plac Karola, Perlowa Amnesty, czyli największy plac w Czechach, który ma ponad 22 tysiące metrów kwadratowych. Dosyć charakterystyczny kształt, bo jest bardziej podłużny niż kwadratowy. I nam przypomina taki plac w Trenczynie, który możecie zobaczyć na końcu wideo z zamków słowackich. Rynek nie powala. Faktycznie jest okazały, przestrzenny, otoczony bardzo fajnymi kamieniczkami, niemal samymi takimi XVIII-XVII-wiecznymi. Wygląda to bardzo uroczo. Trzy domy są pokryte bardzo fajną techniką z grafitta, między innymi czarny dom i malowany dom, które znajdują się tutaj przy rynku. No ale oczywiście wszystko byłoby pięknie, cudownie, gdyby nie to, że w czasach komunistycznych wpierdzielono taki kwadraciok, który całkowicie burzy całą koncepcję tego rynku. Bo poza nim jest bardzo uroczo. No i generalnie nad rynkiem jeszcze, tutaj zaraz za mną, widzicie, jest owa wieża miejska przyczepiona do kościoła świętego Marcina. Wieża miejska była kiedyś częścią murów obronnych. Teraz już jest przyklejona do kościoła świętego Marcina, jak wcześniej wspomniałem, natomiast w 1997 roku, w czasie prac rekonstrukcyjnych, dobudowano na taras widokowy na wysokości 35 metrów. Można się na niego wybrać, 162 schody tam prowadzą. I jeszcze mamy tutaj coś bo mamy i największy rynek, ale i na tej wieży jest największa w Czechach tarcza zegarowa, ma 5,5 metra średnicy. No i mamy prawdziwą perełkę południowych Moraw. Miasteczko Telcz. Jest przepiękne, przecudne i niezwykle urokliwe. I musimy wam powiedzieć, że totalnie skradło nasze serca. Jesteśmy właśnie na rynku, który trochę przypomina klimatem nasz Zamość. Każda z kamieniczek tutaj, one są takie gotyckie, barokowe, renesansowe. Można by się było długo zastanawiać, która jest piękniejsza. Każda jest przyozdobiona jakąś piękną fasadą, malowidłami, są różnokolorowe, a to wszystko dlatego, że właściciele tych budynków konkurowali między sobą, kto będzie miał ładniejszy dom, dlatego, bo była to oznaka bogactwa. No i mamy teraz taki tego efekt. Zostało ono również wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W centralnej części rynku mamy również barokową kolumnę maryjną, przepięknie zdobiona. Podczas zwiedzania Telcza nie można pominąć tutejszego zespołu zamkowo-ogrodowego należącego do morawskich klejnotów architektury renesansu. Ale o zamku sporo już opowiadaliśmy wam w poprzednim odcinku, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to szybko nadrabiajcie zaległości. Jedna z najładniejszych kamienic, czyli najbardziej zdobionych, chociaż mnie się bardziej podoba ta z tym czarnym. Naprawdę bardzo przyjemna miejscowość. Bardzo urocza. No, super. No. Taka typowo morawska, niewielka, ale taka chwytająca za serce. I naprawdę warto tutaj odwiedzić zamek, ten rynek, park. Są dookoła fajne stawy. Kilka godzin wystarczy w zupełności.
Będąc na Morawach, nie można nie odwiedzić miasta o nazwie Znojmo. Jest to takiej średniej wielkości miasteczko, jakieś 10 km na północ od granicy z Austrią, 50 km od Brna mniej więcej. Liczy sobie około 35 tysięcy mieszkańców, więc takie średniawe. Jest bardzo stare, bo powstało ono w początkach XI wieku, założone przez Przetysława, kiedy narodziła się w ogóle narodowość czeska. Więc dość stare miasto z burzliwą historią. Wielokrotnie było niszczone poprzez liczne wojny, które tutaj przetaczały się. Czy husyckie wojny, czy wojny śląskie, później starcia wojsk napoleońskich z austriackimi. No więc działo się tutaj. Miasto jest bardzo urocze. W ogóle usiane jest niesamowite podziemia pod całym starym miastem, które łączą kamienice, różne piwnice, niepiwnice. Można to zwiedzać. Jest też bardzo, bardzo dużo zabytków, które zamierzamy wam zaraz przybliżyć. Przynajmniej część z nich, bo wszystkimi nie jesteśmy w stanie się zająć. A na początek kolumna, która jest za mną, jest to przykład kolumny morowej. Czegoś, co jest bardzo charakterystyczne dla państw, które były pod władaniem Habsburgów. Te kolumny powstawały po Soborze Trydenckim, stawiane przez ludność na cześć opatrzności, która uratowała ich przed zarazą. W samym centrum można się dostać do wspomnianych przeze mnie podziemi. Jest to nie lada gratka dla wielbicieli tajemnic i dreszczyku. My nie skorzystamy z tej atrakcji, bo jesteśmy z psami, nie możemy tam wejść, a też nie chcemy się rozdzielać, bo te trasy trwają dosyć długo. Są jakby cztery warianty. Jest taka klasyczna trasa, która trwa około godziny i kosztuje 130 koron. Następnie są trzy trasy, które są tutaj opisane jako trasy z adrenaliną. Trwają od godziny 15 minut do 2,5 godziny i kosztują od 150 do 280 koron. I mogą być niezłe. No, są nawet przygotowane takie specjalne formy, przez które trzeba się przecisnąć, żeby sprawdzić, przez co będzie się trzeba przedostać w tych podziemiach. Także jeżeli macie ze 2 godziny, 2,5 godziny czasu i jesteście bez psów akurat, no to polecamy, bo tutaj takie zajawki na plakatach reklamujących to miejsce pokazują, że może być to naprawdę zajebiste. Nadal w centrum docieramy do Horni Namesti, czyli Górnego Placu. Co ciekawe, bardzo fajny kształt, bo jest na planie trójkąta, otoczony bardzo, bardzo ładnymi kamienicami, z ładnymi fasadami. No ale oczywiście, co? No musiał się znaleźć jakiś taki pseudo-PRL-owski kwadraciok, który psuje cały klimat. Mimo wszystko, ładne miejsce i idąc w kierunku zamku, czy w kierunku wieży ratuszowej, warto tu zajrzeć. Do dzielnicy zamkowej od wieży ratuszowej, czy też górnego rynku jest dosłownie rzut beretem. Wejście do niej zaczyna się od browaru znojemskiego i słodowni, które powstały tutaj w XVIII wieku, gdzieś na początku XVIII wieku. Na początku XI wieku, po włączeniu Moraw do Czech, na Znojemskim Wzgórzu powstał zamek, warownia i był on jednym z najważniejszych ośrodków władzy młodszej dynastii Przemyślidów. Głównie ze względu na swoje bardzo atrakcyjne położenie, dlatego bo przebiegały tędy drogi do Austrii, do Czech, łączące właśnie Austrię z Czechami, aż do Polski, też główne szlaki handlowe. Niestety dzisiaj z tej twierdzy w zasadzie niewiele pozostało. Została ona kompletnie przebudowana, tak jak możecie tutaj zobaczyć, mamy browar, ale na szczęście jeden z tych zabytków takich najważniejszych pozostał. To rotunda świętej Katarzyny, którą widzicie za mną. Jest ona datowana na XI lub XII wiek. I ona do złudzenia przypomina rotundę, którą mamy w Polsce, w Cieszynie, rotundę świętego Mikołaja, która również jest z tego samego okresu. Na zamku są dwie trasy udostępnione do zwiedzania. W zasadzie to trzy. Jedna jest połączeniem pierwszej i drugiej, czyli taka duża trasa, wstęp kosztuje wtedy 150 koron, natomiast te mniejsze trasy są po 100 i po 70 koron. Możecie też wejść do rotundy świętej Katarzyny. Są tam oryginalne malowidła ścienne z XII wieku i wejście do rotundy kosztuje 150 koron.
gotycki kościół świętego Mikołaja z 1338 roku. Został przebudowany tutaj w XV wieku i to jedna z takich najbardziej ciekawych, monumentalnych budowli sakralnych na Morawach. Jest bardzo dobrze zachowana. Gotyckie dekoracje, które możecie tutaj podziwiać, i barokowe wyposażenie wnętrza jest naprawdę imponujące. Co ciekawe, pierwszy kościół, który był tutaj w tym miejscu, był już wybijany na monetach pochodzących z 1103 roku. Jak będziecie tutaj w okolicy, koniecznie wejdźcie do środka, dlatego, bo możecie zobaczyć tutaj jedyną na świecie barokową ambonę, która jest w kształcie kuli ziemskiej. Gdzie warto się jeszcze wybrać? Otóż do ogrodów Karoliny, nazwanej po Karolinie Auguście, jednej z żon cesarza Habsburskiego. Znajdują się one bardzo blisko katedry świętego Mikołaja i warto tu zajrzeć, jest pięknie. Morawy to też stolica winiarstwa. Pierwszy szczep został tutaj przywieziony wraz z legionami rzymskimi przez Marka Aureliusza, który uznał Morawy za świetny teren do produkcji wina. I jeśli będziecie tutaj, to polecam spróbować Wam takiego endemicznego szczepu, który występuje tylko i wyłącznie na Morawach. Jest to palawa. Palawę można dostać w wersji słodkiej, półsłodkiej, wytrawnej i półwytrawnej, chociaż faktycznie wytrawną palawę jest ciężko dostać. Raczej w większości winnic będziecie mieli możliwość skosztowania palawy słodkiej lub półsłodkiej. No i takie kolejne szczepy tutaj bardzo charakterystyczne to Tremin Czerwony i niech Was nazwa nie zwiedzie, to nie jest czerwone wino, tylko białe, po prostu szczep nazywa się Tremin Czerwony. I na przykład Hibernal, też bardzo fajne morawskie wino. Będąc na południu Moraw, nie można nie odwiedzić miasta Mikulów. Widoczne z głównej drogi pomiędzy Brnem a Wiedniem, z daleka zachęca do odwiedzin swoim majestatycznym zamkiem i okolicznymi wzgórzami. Jednak temu miastu i jego okolicom poświęcimy kolejny odcinek. Jeszcze parę zdań o tym, co zaskoczyło nas na Morawach. No to pierwsza taka praktyczna wskazówka, zabierajcie ze sobą gotówkę. Nie w każdym miejscu można by zapłacić kartą i nawet w takich, w których wydawałoby się to raczej oczywiste, czyli nie jakieś, wiecie, street foody, tylko naprawdę fajne restauracje, fajne sklepy, a przyjmują tylko i wyłącznie gotówkę, więc gotówka zawsze przy sobie. I kolejna rzecz, to już Wam trochę mówiłam o tym, jak to jest podczas imprez tutaj, że jest naprawdę bardzo taka wysoka kultura i coś, co wydawałoby się powinno być czymś zupełnie naturalnym, ale niestety w Polsce nie jest, to kwestia czystości toalet. Tutaj wszystkie toalety są naprawdę bardzo czyste. W środku, oprócz takich podstawowych przyborów kosmetycznych, które mogą Wam się przydać w razie czego, znajdziecie różne rzeczy łącznie z płynem do pukania ust i małymi plastikowymi kieliszeczkami, dezodoranty, rolki do ściągania kłaczków z ubrań, odświeżacze powietrza. W Polsce, obstawiam, w knajpie byłoby to jakieś 2, 3, max 4 osoby, które odwiedzają to miejsce, natomiast potem bardzo szybko te rzeczy pewnie dostałyby nóżek. Tutaj jest zupełnie inaczej. Na Morawy nie wystarczy przyjechać. Tutaj trzeba po prostu pobyć, wczuć się w ten klimat, gdzie czas płynie zdecydowanie wolniej, podegustować, podoświadczać i jestem pewna, że to nie jest nasza ostatnia wizyta tutaj. Jest tyle miejsc do zobaczenia, że zdecydowanie przyjedziemy tutaj kolejny raz, żeby zrobić dla Was kolejny materiał. Tymczasem zostawiamy Was z morawskimi wspomnieniami i widzimy się już w następnym odcinku.